Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wzięło nas na truskawki. Tak, obskakujemy owoce sezonu przed kolejną pracą. Skończyłam skrzynię i tak przyszłam tutaj do domu chwilę posiedzieć, bo zrobiło się tak parno, że no nie dawałam rady. No a jak przyszłam posiedzieć, to od razu truskawki. No i tak teraz dalszy plan działania. Mamusia, zobaczcie. Biorę się za kwiatki. Kwiatki nakupiła i to jest właśnie ta osoba, która co roku kategorycznie mówi kwiatkom nie. Mam to jest już więcej nie będę sadzić, ale przychodzi następny rok. I amba się uaktywnia. I nie mogę się oprzeć. One są już wszędzie. Popatrzcie, tutaj wiszą pelargonie, wiszą supertunie. Bratki jeszcze się trzymają bardzo fajnie. Ojejku, uciekła mi nazwa, to białe. Hortensja, tak mi nazwy uciekają. Tam już poobwieszane, jeszcze polujemy na begonie płaczące, takie mocno zwisające. Na razie nie dostałyśmy, ale mamusia już 3 razy pytała, czy będą moje begonie płaczące? Babcia zostaje sadzić kwiatki. Tak. A ty idź do swojej pracy. A ja idę na ogród. Do pomidorów i nie tylko. Edziu pojechał dzisiaj do pszczół, zobaczyć jak one tam się mają, czy coś przybywa, czy nie. Tatuś pojechał kartofle obredlić, także każdy na wysokich obrotach tutaj dzisiaj jest. No i mamusia tradycyjnie zastanawia się, kupiła, ale nie wie gdzie ma posadzić. Ja wiem gdzie mam posadzić, nie bój się tylko tak trzymam, bo zobacz jak mają, jedne mają dosyć tego, a niektóre patrz jak sucho. No to jest to, co żeśmy kiedyś przy pelargoniach mówiły, ziemia torfowa, ona wysycha, no i teraz tutaj każdą jedną trzeba przesadzić we własną ziemię. Tak, bo to z tego nic nie będzie, o popatrzcie jakie to suche jest. No to sadź, jeszcze trochę miejsca tutaj zostało, jest. Bo już wiszą wszędzie, na ścianach, gdzie tylko się da. Tutaj kiedyś, jak mieliśmy jeszcze bardzo dużo bydła, był obornik składowany i w tamtym roku mamusia posiała kilka ziarenek słonecznika ozdobnego. Wysiał się on i teraz rośnie dosłownie wszędzie, w takim nieładzie. No jak zakwitnie, będzie to wyglądało bardzo ładnie. Nie wyrywamy go tutaj, zostawiliśmy, a tam jeszcze jakiś mak gdzieś wyskoczył. Też ozdobny, no ciekawa jestem, jaki on będzie, czy to będzie pełny, czy będzie to z tych takich maków pustych, no bo chyba to nie jest ten taki hodowlany. No a może gdzieś i hodowlany, może gdzieś tutaj się nasionko zagubiło. No zobaczymy, jak rozkwitnie. Będziemy tutaj obserwować, co to z tego maku wyrośnie. Wykwitnie właściwie. Bydełko się pasie. Teraz po tych deszczach trawka się pozieleniła. No i tutaj wyskubują wszystkie źdźbła. Małe bąsle oddzielają się już od matek. Są bardzo odważne. Dokazują tutaj, bawią się, biegają, tam widzę gołębie, są prawdopodobnie, mają tutaj gdzieś gniazdo. Kosiarka została. Dzisiaj zaczęliśmy kosić troszeczkę tutaj tą trawę, bo jednak ona też rośnie dosyć szybko, ale jest jakaś ekspansja malutkich żabek. One się wylęgły i teraz tutaj po tej łące wszędzie jest ich pełno i tak jak zaczęliśmy kosić, oj, no i przestaliśmy, bo to takie, wiecie, no niech te żabki sobie pójdą gdzieś tam dalej. One się wylęgły, przeistoczyły się już, przeszły cały ten swój proces rozwoju. No i będą szukać teraz skrzętnie miejsca dla siebie. Takie o maleństwa. Malutkie żabuncie. Znowu się zrobiło parno. Pszczoły tutaj jedne idą do zbioru, drugie robią obloty i w pewnym momencie, jak tutaj robiłam przy skrzyniach, taki był brzęk, one kilka uli poszło w oblot, że myślałam, że się roją i tak stanęłam tutaj, patrzyłam po pobliskich drzewkach, czy gdzieś się nie wieszają, bo to zaraz byśmy łapali sobie rójkę, ale nie.
nie roi się żaden, nic się tutaj nie wyraja, one tylko idą w pole do pracy. A ja będę wysadzać pomidory. Kilkanaście już dawno wysadziłam sobie do donic i stały one w szklarni. Tak się rozrosły, system korzeniowy poszedł w dół, że wrósł mi w ziemię i powyciągałam te pomidory. Niestety one tutaj podwiędły, bo jednak system korzeniowy został wyrwany ze ziemi, uszkodzony. Postawiłam tak to biedactwo. Nie wiem, czy coś tutaj z niego będzie. Zobaczymy. Te jeszcze nie poszły tak mocno w ziemię, więc jak przestawiałam doniczki, to nic się z tymi pomidorami nie stało. Teraz tutaj je opalikuję, no i będę tutaj już wchodzić z opryskami kolejnymi, bo jednak będą stały na dworze, więc trzeba będzie tutaj... ostatnio były pryskane te drożdżami, no to teraz może opryskam je sodą, aby tutaj zapobiegać. No liście są bardzo ładne. Nie ma żadnych oznak chorobowych, no ale to jest, tak jak mówię, systematyczne opryskiwanie drożdżami, sodą czy chociażby czosnkiem. Poustawiałam je, gdzie się tylko dało, bo miejsca tutaj nie ma za dużo. Te tutaj też mają już dosyć duże owoce. Tutaj w szklarni mam dwa. To są te, które były wysiewane w lutym. Kilka ziarenek wtedy wysiałam i jak one już były gotowe do rozpikowania, rozpikowałam je w takie większe doniczki. One stały tutaj w tych miejscach, gdzie stoją teraz obecnie. No i stały, stały, aż wypuściły korzenie do ziemi, tak jak i tamten. I tamtego właśnie jak wyciągałam, o tutaj on stał w środku. Wyrwałam te korzenie i te już tak delikatnie sprawdziłam, patrzę, oho, one też mają puszczone, więc zostawiłam je, no bo szkoda mi, są już duże i smutno by było, gdyby te klapły. I będą one już tutaj na stałym miejscu, podlewam je w doniczki, obsznurkowałam i puszczam na dwa pędy. Mają bardzo dużo gron, bo tutaj jest jedno grono, jest drugie, trzecie, tutaj już jest czwarte i tutaj są dwa grona, wyżej idą jeszcze następne, także one tutaj bardzo ładnie rosną, kolorystycznie wyglądają ładnie, a tutaj co to? Co to? Coś mi jajka złożyło, od razu to usunę, bo nie wiem, czyje to jajka. Także lepiej to zabrać, bo nie wiadomo, co to jest. No, a te resztę tutaj jeszcze sobie powybieram, te co takie ładniejsze. No i będę je zaraz tam wysadzać do skrzyń i do doniczek. Pomidory w jednej i w drugiej skrzyni sobie już powysadzałam. Poskracałam je, żeby były troszeczkę głębiej, żeby tutaj mimo wszystko wytworzyły mi większy system korzeniowy. No i teraz tutaj jeszcze w tej skrzyni z przodu posadzę sobie por i seler. Chciałam sadzić jeszcze kapustę, bo mam kilka flanców, ale przy pomidorze nie mogę jej posadzić. No i będę musiała gdzieś jeszcze to miejsce sobie znaleźć, bo kapusta niestety dla pomidora nie jest dobrym sąsiedztwem, towarzystwem, dlatego że będzie on opóźniał swoje kwitnienie, będzie opóźniał owocowanie, dojrzewanie. Kapusta i rzodkiewka w sumie, wszystkie kapustne warzywa mają taki wpływ na pomidora, ale za to przy pomidorze można posadzić por, seler, no i też kwiaty jest dobrze sadzić. Powiem Wam, że ja też już na przestrzeni lat robiłam różne doświadczenia, sprawdzałam i bardzo dobrze sprawdzają się aksamitki, bo one odstraszają wszystkie szkodniki. Super są nagietki. Te nagietki lekarskie, powsiewać sobie po jednym ziarenku przy korzonku, nagietek powoduje, że ten pomidor jest taki zdrowy,
nie łapie tak chorób, bardzo ładnie się rozwija i nagietek wpływa bardzo dobrze na jakość kwitnienia. Kwiatów jest dużo, wiąże się bardzo dużo owoców, są piękne grona. Bazylia jest bardzo dobrze, bazylię bardzo jest dobrze posadzić też przy pomidorze, bo ona daje taki posmak. Te pomidory mają taki ciekawy, trochę chyba egzotyczny smak. Ja też miałam w tamtym roku na polu posadzoną bazylię i to jest taka korzyść obopólna, bo raz, że te owoce pomidora smak miały niepowtarzalny, taki ciekawy, trochę tak mi się kojarzyło z daniami włoskimi, a dwa, to ta bazylia osiągnęła mi tak monstrualne rozmiary, że chyba tak naprawdę pierwszy raz widziałam taką bazylię, to było bazylisko, nie bazylia. I ona, później ją ścięłam, bo ja suszyłam tą bazylię i ona później jeszcze mi pięknie odbiła, ścięłam drugi raz i jeszcze trzeci raz też ją ścięłam, także bazylia bardzo dobry ma wpływ na pomidory, a pomidory z kolei na bazylię. To jest takie, można powiedzieć, dobre sąsiedztwo. A ja tutaj, no zostało mi trochę tych porów. Posadzę sobie tak z jednej i z drugiej strony. Pomidory będą po środku. No a z brzegu mam jeszcze takie jakieś niedorośnięte, niedorobione selery. Też zostały mi w szklarni. No i tutaj mam odmianę Maxim, Talar i Edward. Które są które, to już teraz nie wiem. Ale posadzę. Jak to zawsze się mawiało, z braku laku dobry kit na bezrybiu i rak ryba. To u mnie, jaki ten seler będzie, taki będzie, ale będzie. To wam powiem, co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem. Coś z tego będzie. Chyba. Sadzę gęściej. Seler powinno się wysadzać dosyć szeroko, bo tutaj chodzi o gałkę, o konkurencję korzenia, ale tak naprawdę tutaj mi chyba chodzi już bardziej na teraz ilości niż jakości. Mam mało miejsca i sadzę jego tutaj wszystek. No zobaczymy, będę o niego dbała, będę tutaj chodziła, pielęgnowała go, ewentualnie później, jak on już mi będzie rósł, będę sobie do rosołu czy do zupy co drugi wyrywać i też będzie. A co tam? Korzonki skracam tutaj koniecznie, żeby on jednak szedł mi w jakąś tą gałkę, a nie tylko w liście. Wiecie, nawet mi się to podoba. Nie trzeba się chociaż schylać, powiem wam, bo tak jak się robi na polu, no mimo wszystko na kolanach to trzeba się schylać, a tutaj jest, no, podwyższone. Też ma swoje plusy, no jakby nie było. Ale na grządki takie na pewno się nie przerzucę, bo nie jest to jakąś taką moją pasją. Moją pasją jest dziurdziać w ziemi, bawić się w tej ziemi. Uwielbiam to po prostu. Coś tutaj mi się niebo zmienia. O, jeszcze tu z tej strony posadzę. O, no wiecie co? Dopiero co dzisiaj tą grządkę robiłam rano, a już mrówki się pojawiły. To chyba jest lekkie przegięcie. Zaraz trzeba będzie tutaj jeszcze z mrówkami walczyć. No tego to się nie spodziewałam. Mam też wysianą w doniczkach nasturcję. Ależ tutaj susza, jak na pustyni. Zaraz trzeba będzie podlewać. Nasturcja też jest dobrym towarzystwem dla pomidora, bo ona chroni od takich szkodników tych na wierzchu. I tutaj tą nasturcję sobie wysadzę dwie. Ona tak będzie mi tu kaskadowo zwisała. Nasturcja też, nie wiem czy wiecie, ale jest bardzo cenna dla nas. Liście są zjadliwe, kwiatki też są zjadliwe, ale powiedziałam, jadalne. I takie listki nasturcji czy pączuszki kwiatów można dodawać do sałatek i ma to działanie takie wspomagające wątrobę. Warto jeść nasturcję.
O, i tutaj posadzę sobie jedną, tam z drugiej strony posadzę drugą. Zaraz podleję, bo tutaj coś mi się Sahara zrobiła. Wczoraj chyba nie było podlane. O, i ona teraz będzie się tutaj ładnie ukorzeniać i będzie rosnąć. A później będziemy ją też wykorzystywać do sałatek, bo ja co roku właśnie sieję nasturcję i jak robię do obiadu jakąkolwiek surówkę, czy robię sałatę, czy rzodkiewkę, zawsze urywam kilka liści nasturcji, troszeczkę kwiatów i tak wrzucam. Powiem Wam, że jeżeli się to przyprawi sosami, czy śmietaną, czy jogurtem, czy chociażby oliwą, naprawdę jest dobre. Połączenie sałat, rzodkiewki, ogórka z nasturcją jest smaczne. Musicie spróbować, polecam Wam. A tą gdzie? A tą może tutaj przy korzonku. O. Tylko też sadząc ją musicie uwzględnić, kto nie zna nasturcji, że to jest roślina, która się pnie i no tutaj u mnie będzie ona zwisała, bo ona też potrafi iść w dół, potrafi iść w górę, potrafi iść na boki, zależy jak ją ukształtujemy. Tutaj trzeba uwzględnić, że jednak ona dużo miejsca zajmie. Jest to roślina taka, no można powiedzieć, przestrzenna. Także tutaj to też trzeba wiedzieć, bo ktoś może będzie sobie myślał, że nasturcja to jest jakiś mały krzaczek, a później się okaże, że zapanuje nam tutaj na całej skrzyni. Zdążył wrócić Edziu od pszczółek. Jak tam? Może być? Cudów nie ma. Cudów nie ma. No niestety. Co będzie, jak dzień w dzień pada. No i teraz też już, kurczę, tutaj chmury wychodzą. Kto wie, czy nie będzie dzisiaj znowu padać i w kolejnych dniach. No i niby wszystko kwitnie, ale niestety zbioru nie ma, bo co zakwitnie, popada deszcz, nektar zostaje wypłukany. No ale mówi, że coś przybywa po troszeczkę. Także no, żeby się ta pogoda jakoś ustabilizowała, to by jeszcze trochę ponosiły. Muszę sobie kupić trochę dłuższą łopatę. Trochę dłuższą łopatę do stania? Źle ci się opierać? Źle się opierać właśnie. No dlatego ona jest taka krótka, żeby ci się źle opierało. No właśnie, tam gdzieś szpadel był trochę ale wyżej. Ale ty zauważyłeś? Stoję troszkę wyżej na drewniaczkach i jestem troszkę wyższa od ciebie. No właśnie, dobrze, że zauważyłeś, że na górce stoję. Taki tak to potem wygląda na to. Tak. Wielką, jak? Kurde, przy tobie. Dokładnie. Posadzone. Nawet te skrzynie dosyć fajnie wyszły. Fajnie się tutaj prezentują. Może jeszcze z jedna powstanie, może ze dwie. Zobaczymy. Chociaż mówię, no najlepsza dla mnie... To się wszystkiego teraz tutaj dowiesz. Chociaż najlepsze dla mnie jest pole, praca w ziemi, bezpośrednio w gruncie, daje ogrom satysfakcji. Chociaż są osoby, które chwalą sobie skrzynie, bo nie mają miejsca, bo są one na pewno wygodniejsze. Nie, także nie. Tutaj mam paliki i teraz te pomidory od razu sobie opalikuję. Kupiłam w tamtym roku, Edziu na Allegro kupił takie słupki i też było w zeszłym roku dosyć dużo zapytań o te słupki do pomidorów. Podejrzewam, że teraz też będzie sporo zapytań, także to są słupki powlekane. Można kupić je w internecie, wystarczy wpisać hasło słupki powlekane do pomidorów i to się pojawi w ofercie. Te są 150, tutaj mam 0,8. Te 0,8 są malutkimi do podwiązywania niskich pomidorów karłowych, bądź chociażby nawet papryki. Do papryki bardzo dobrze się sprawdzają. Do pomidorów już trzeba 150, a nawet jeżeli są te takie, co rosną do nieba, to trzeba 180. Jaki koszt
takiego słupka jest na chwilę obecną, to nie powiem. My w zeszłym roku kupiliśmy w hurtowej ilości, bo chyba 200 słupków i one wtedy tam były na ostatniej, ostatnie sztuki. Tak pisało i były dużo tańsze. Później wiem, że już chyba o złotówkę były droższe, ale one się bardzo dobrze sprawdzają. W trakcie upałów nie wyginają się, chociaż jeżeli pomidor jest, tak jak mówię, taki ten wysokachny, to trzeba 180, bo potrafią się pod ciężarem pomidorów przechylać. Jeżeli są odmiany takie umiarkowanie wysokie, to w zupełności te wystarczą. I nie wyginają się, tak jak mówię, pod wpływem temperatury, bo jednego roku mieliśmy zakupione słupki do ogrodzenia elektrycznego, do pastucha takiego ogrodzeniowego, co jest na bydło, i one też były plastikowe z takim metalowym prętem do wbijania, ale nijak one się nie sprawdziły. Pod wpływem gorąca powiem wam, że tak się powyginały razem z pomidorami i to wszystko niestety leżało na ziemi. Te sprawdzają się bardzo dobrze, nie łamią się, nie wyginają się pod wpływem temperatury. No i są długowieczne, tak to można nazwać. Franiu! A miau! Co byś chciał? Bolek Franka tłucze, ten kot już nie wie, gdzie ma się chować i tak chodzi tutaj po ogrodzie, nocuje tutaj pod folią na krzesełku i tylko patrzy, czy gdzieś Bolka nie widać, ale... No i przewróciłeś i dostałeś w główkę. Do podwiązywania pomidorów sprawdziłam, są linki. To jest bardzo miękkie. To jest też w środku, jest drucik powlekany i one się fajnie sprawdzają. To jest trójka. Są mniejsze, ale trójka się bardzo dobrze sprawdza. I teraz nie polecam sznurka, nie polecam drucików z tego względu, że będą one raniły pomidora. Pomidor jest bardzo delikatny, tutaj ta jego struktura jest delikatniuśka i pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, pod wpływem wiatru, ten pomidor się rusza i jeżeli obwiążemy go drucikiem bądź sznurkiem takim od snopowiązałki, będzie tarcie. Ten naskórek będzie się obcierał, a co za tym idzie, pomidor będzie narażony na choroby, będzie taki mniej odporny. To fajnie się sprawdza, bo jest mięciutkie, delikatne, nie rani struktury tutaj łodygi pomidora. Ale najlepiej się sprawdzają, wiecie co? Stare poduszki. Jak macie gdzieś pościel taką starą, która już jest wycofana z użytku domowego, to rwać ją na kawałki, na paski i podwiązywać. No co prawda ten pomidor później wygląda taki poptasiemkowywany z każdej strony, ale kiedyś tylko ludzie podwiązywali właśnie jakimiś takimi pasami starej pościeli i ja też pamiętam, jak byłam dzieckiem, mama czy babcia wysadzały pomidory, no to zawsze dały mi taką starą pościel i musiałam tych tasiemek narwać. Nie chciało mi się wtedy, byłam jeszcze, powiedzmy tam miałam kilkanaście lat i to było tak żmudne, ja nigdy nie lubiłam nudy, a dla mnie rwanie na paski pościeli było takim nudnym zajęciem, nie lubiłam tego. No ale narwać trzeba było, mama kazała, no i rwało się. Dzisiaj są różnego rodzaju gadżety, chociażby takie jak te druciki, ładnie to wygląda, naprawdę się sprawdza, no ale to jest koszt, a żeby uniknąć kosztów, śmiało można podwiązywać starą pościelą i też bardzo dobrze się sprawdza i bez kosztów. A to gdzie? No tam niech stoi na to razie. Będzie tutaj stało? Tak, na razie nie stoi. Ale tam w szklarni są jeszcze kwiaty, jeszcze dużo jest. Tego? No to jest jedno, Sandevilla. Są jeszcze te georginie w donicach. Jeszcze są śmierdziuszki do wysadzenia. I pelargonie jeszcze są w szklarni, to jeszcze no, musisz pozabierać. Pelargonie tu
ślepak. Jak śmiał ciebie ślepak ukąsać? Jak śmiał, ja nie wiem, a to takie bolesne, że nie wiem. Mamusia ponasadzała kwiatów. Wszędzie, gdzie się już dało. Tu niby mówi, że tu już nie ma gdzie, ale wiecie co, założę się z wami o nie wiem co, że jutro powie, tu jeszcze mi brakuje, nie, tam jeszcze... Nie, nic nie powiem, bo jutro wyjeżdża. Jutro wyjeżdża nad morze, także, ale po powrocie z morza to na pewno powie, tu mi brakuje, tam mi brakuje. Tam byłam, zobaczyłam, że jeszcze tu wiszą, no nie, że no, jeszcze tu... Bratki się skończą, jeszcze teraz ładnie kwitną, no to tu się też coś innego posadzi. No. I plan już jest. Się przyniesie z donicami, nie ma problemu, na razie nie chcę. Jutro będę tutaj robić, teraz już na dzisiaj dosyć. No. Poposadzałam pomidory, opalikowałam, zrobiłam tam, powynosiłam trochę, ale pracy jest ogrom, niby tak się zdaje, wiecie co, że człowiek idzie, ojejku, mam cały dzień, co ja nie zrobię, ptaka za ogon złapię. A później się okazuje, że robi, patrzysz na zegarek i nie wiadomo kiedy 20 stuknęła. I dość. No i dość. Na dzisiaj to będzie tyle. Jutro z powrotem wracamy na ogród. Dzisiaj jeszcze mam inne prace, które muszę wykonać tutaj w domu i koło domu. No ja też muszę wykonać, skończyć kosić. Też jeszcze muszę. Oj, mamusia. Jadą z tatusiem nad morze. A niech jadą. Tyle ich. Do następnego! Do następnego!